Czuwaj. Jest z nami przewodniczka druhna Paulina Osuch, szefowa biura zlotowego. Paulino, jakie zadania, a może wyzwania stanęły przed tobą? Generalnie szefowa biura Watry musi czuwać nad całością tej imprezy, nad całym zlotem. Musi wiedzieć, co się dzieje wszędzie dosłownie, co się dzieje w kawiarenkach, co się dzieje na zajęciach, gdzie się co znajduje, gdzie każdy powinien się znajdować. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą się czegokolwiek dowiedzieć, powinni wiedzieć, że właśnie tutaj do mnie powinni trafić i że tu właśnie u mnie mogą odnaleźć tą informację. Więc myślę, że to jest takie zadanie główne szefa biura Watry. A czym według ciebie powinien charakteryzować się dobry szef biura zlotowego? Myślę, że szef biura zlotowego powinien przede wszystkim umieć zarządzać swoim IST, swoją obsługą, ponieważ jakby to oni również powinni wiedzieć wszystko na temat tego, co się dzieje, bo tak naprawdę to biuro to nie jest jedna osoba, tylko cały sztab, który ze sobą współpracuje i które zarówno jak i ja, jak i oni powinni być dobrze poinformowani i wiedzieć wszystko, co mogą przekazać swoim uczestnikom. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to też trochę umieć zarządzać pod presją, ponieważ rejestracja to jest bardzo dużo uczestników i trzeba zrobić to wszystko sprawnie. No i też mieć koncept, jak to zrobić. Dziękuję ci za tą rozmowę i gratuluję tego, że podjęłaś się tego zadania. Gratuluję ci odwagi. No i życzę powodzenia, bo przed nami jeszcze kilka zlotowych dni. Dlatego myślę, że jeszcze nie jedna osoba przyjdzie do ciebie z jakimś pytaniem. Pewnie tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Czuwaj.